Cześć, ja mam na imię Janek, a to kolejny odcinek iSpot High Five. Mamy dzisiaj dla Was 5 akcesoriów, które obiecywaliśmy Wam w poprzednim odcinku, czyli akcesoria z powrotu do szkoły oraz wersja super ekskluzywna. Przygotujcie się. Zaczniemy od sprzętu Apple'owskiego. Jak wiecie, najlepiej przy nauce czy rzeczach szkolnych sprawdzają się nowe iPady Pro. Tu akurat mamy iPada Pro w etui firmy Spec, który jest dość unikalny, ponieważ oprócz możliwości postawienia iPada do pionu, oglądania jakiegoś filmu, mamy też możliwość użycia wbudowanego na Apple Pencil pokrowca albo kałamarza, jak w starym dobrym stylu. Możecie tak naprawdę na tym iPadzie wykonywać odręczne notatki, edytować zdjęcia, rysować, szkicować, oczywiście połączyć się z internetem. Dlatego tak naprawdę iPad Pro jest jedną z lepszych rzeczy, jaka może Was spotkać, jeżeli chodzi o urządzenia do pracy na uczelni czy w szkole. Apple Pencil, który jest kompatybilny tylko i wyłącznie z Apple'owskimi iPadami Pro, ma kilka bardzo fajnych funkcji. Ma magnetyczną końcówkę ze złączem Lightning. Jeżeli podepniecie tą końcówkę do iPada, Apple Pencil będzie się ładował i to już 15 sekund takiego ładowania wystarczy Wam na pół godziny pracy za pomocą Pencila. Bardzo wygodne rozwiązanie. Apple Pencil łączy się z iPadem oczywiście przez Bluetooth, w związku z czym wykrywa wiele rzeczy, takie jak położenie rysika. Możecie tak naprawdę wykonywać grubsze, cieńsze linie. Końcówka jest bardzo precyzyjna. Cud inżynierii, bardzo przydatny, nie ma to jak ołówek, jeżeli chodzi o szkołę. Pokazaliśmy Wam iPada wraz z akcesoriami, ale co jeżeli używacie na uczelni lub w szkole głównie iPhone'a? Mamy też coś dla Was. Pokrowiec Apple'owski do iPhone'a 7, który ma dodatkowo wbudowaną baterię. Taki pokrowiec sprawi, że Wasz iPhone będzie mógł działać dwukrotnie dłużej niż bez takiego battery case'a. Jak widzicie, nie powiększa on strasznie Waszego iPhone'a, to jest taki mały garb z tyłu. Sporo osób mówiło o tym, że ten design nie jest idealny, ale powiem Wam szczerze, że trzymanie iPhone'a w tym case'ie jest bardzo wygodne, więc może Apple miało rację, produkując to dokładnie w takim kształcie. Oprócz tego, znany z innych Apple'owskich case'ów silikon, najważniejsze jest to, że tu mamy złącze Lightning i tu pod spodem również, czyli ładujecie cały czas dokładnie tym samym kablem, który macie w zestawie z Waszym iPhone'em. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, nie można się obyć nawet w szkole bez zasilania, więc mam też coś dla Was, tym razem bardzo ciekawą wersję. Powerbank. Jeżeli używacie Apple Watcha, a pewnie wielu z Was tak, może Wam się przydać powerbank z budowanym indukcyjnym ładowaniem do Apple Watcha. Powerbank, który tu widzicie, jest bardzo fajny w formacie takiego małego kamyka. 4000 mAh, czyli nie za dużo, ale też jest bardzo lekki i bardzo przenośny. Ma zwykły, klasyczny port USB do ładowania. Pokażę Wam go wraz z kablem Titan, który możecie kojarzyć z poprzedniego odcinka iSpot High Five. Tym razem w wersji aż metrowej. Oczywiście możecie podłączyć ten kabel do ładowania, a ponieważ utrzymuje się on w pionie, możecie nawet podłączyć sobie Waszego iPhone'a i postawić w ten sposób jako na stojaku. Ten kabel jest aż metrowej długości, więc oczywiście klasycznie do normalnego użytku też się nada. Natomiast jeżeli chcecie ładować Watcha, bezpośrednio kładziecie go tutaj na tej małej indukcyjnej ładowarce i macie aż 6 pełnych ładowań na jednym ładowaniu tego powerbanka. Przydatna sprawa, jeżeli macie różnego rodzaju sprzęty Apple'owskie. OK, teraz coś dla użytkowników komputerów. Jeżeli macie nowe MacBooki z portem USB-C, na pewno będziecie chcieli podłączyć wiele urządzeń peryferyjnych, natomiast potrzebujecie przejściówki. Natomiast mam coś lepszego niż przejściówkę. Mam dla Was docka. Dock firmy Unitec, który jest bardzo rozbudowany, czyli z jednego portu USB-C dostajecie tak naprawdę bardzo wszechstronną możliwość podłączenia praktycznie wszystkiego do Waszego komputera. Macie tutaj nawet klasyczne złącze Ethernet do podłączenia kablowego internetu, ale oczywiście również dwa USB typu 3.0, czyli bardzo szybkie. Macie oczywiście przejściówkę na USB-C, na przykład, żeby ładować Waszego Maca. Macie czytnik na karty SD, macie HDMI, macie tak naprawdę zasilanie w porcie USB-C i kolejny port bez tego zasilania. To wszystko
podłączacie drobnym kabelkiem USB-C i możecie wykorzystywać ten dock również jako podstawkę do waszego laptopa, która nieco go unosi i utrzymuje w wygodnej pozycji. Bardzo fajna sprawa. Ten dock, inaczej niż wiele rzeczy w tym odcinku, nie jest szczególnie kosztowny, ale jest bardzo wszechstronny i bardzo rozbudowany. Dlatego polecamy go właśnie w tym odcinku. Kolejna rzecz do komputera i tym razem już naprawdę bardzo, ale to bardzo ekskluzywna, to dysk. Dysk firmy Lassi, który jest sferą, czyli kulą z czystego srebra, powlekany srebrem. Oczywiście w środku klasyczny dysk talerzowy o pojemności 1 TB, ale poczekajcie, aż pokażę Wam, jak to wygląda. Tak zwany unboxing experience jest niesamowity, dlatego że to bardzo ekskluzywny produkt. Oczywiście biżuteryjne wykończenie. Wszystko chowane w takim fajnym woreczku. A to dlatego, że to po prostu błyszcząca srebrna kula. Uwierzylibyście, że jest to dysk twardy? Ja też nie. Jeżeli takie coś ustawicie na swoim setupie, przy waszym komputerze stacjonarnym albo przenośnym, będzie to wyglądało niesamowicie i na pewno kilku z waszych znajomych będzie się zastanawiało, co to jest. W środku, tak jak mówię, 1 TB, klasyczny dysk firmy Lassi, bardzo niezawodny. Jedyne, na co musicie uważać, to odciski palców. Trzeba to często czyścić, ale wygląda niesamowicie efektownie. Nie wiem, czy coś jest w stanie przebić tą srebrną kulę, którą widzieliście przed chwilą, ale nie byłbym sobą, gdyby nie pokazał Wam słuchawek. Tym razem pokażę Wam słuchawki, które testuję już od jakiegoś miesiąca i które bardzo przypadły mi do gustu. Są to Beatsy Model X. Słuchawki, które bardzo fajnie sprawdzą się w szkole, kiedy potrzebujecie się odciąć nieco od dźwięków zewnętrznych. Są to słuchawki bezprzewodowe, mają tylko kabel pomiędzy lewą a prawą słuchawką. Taki bardzo fajny kołnierz sprawia, że wygodnie utrzymują się na waszym karku. Słuchawka lewa, prawa, oczywiście macie sterowanie w pilocie. Macie również tutaj mikrofon, czyli możecie odbierać połączenia za pomocą tego pilota. Bardzo fajne jest to, że są ładowane przez złącze Lightning. Czyli nie potrzebuję dodatkowego kabla, żeby ładować tym samym gniazdkiem swojego iPhone'a, co te słuchawki. Pracują naprawdę wiele godzin, 6 do 7, wynika to z moich testów. Mają również magnetyczne łączenie lewej i prawej słuchawki, co sprawia, że możecie je sobie zarzucić na szyję i w ten sposób po skończonym słuchaniu nosić. Bardzo fajny jest również pokrowiec, taki silikonowy, który po prostu połyka te słuchawki i możecie zawsze wrzucić je do plecaka, nie martwiąc się, że gdzieś się zniszczą. Dźwiękowo wyśmienita jakość dźwięku, mocne basy, dobre soprany, bardzo fajna izolacja, tak jak mówiłem, więc możecie spokojnie na przerwie między zajęciami skupić się na muzyce czy audiobookach, których słuchacie. Bardzo godne polecenia, możecie je znaleźć w wielu różnych kolorach, ja wybrałem oczywiście czarne, najbardziej uniwersalne, ale są również niebieskie, szare czy białe. Okej, okay. Za nami kolejny odcinek iSpot High Five. Zapraszamy Was na kolejne. Napiszcie nam w komentarzu pod filmem, jak podoba Wam się dysk Lassi w formie srebrnej kuli. Możecie też umieszczać sugestie co do zawartości kolejnych odcinków. Subskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiam Was.